O Boże! A, to już trzeba kręcić? Już? Która godzina? O Jezu, już 10:40. O, w mordę. Dobrze, przepraszam, bo trochę zaspałem, bo miałem kręcić odcinek o kamperze, ale tak mi się dobrze robiło go, że aż przygimałem w nim trochę, także zapraszam na wycieczkę po kamperze, tylko się trochę ogarnę. No, udaje ziewanie, nie? Trochę się mi zaspało, przepraszam bardzo, ale tu jest kamper. Co ja myślę o kamperach, to wiecie, wziąłbym miotacz płomieni, tak? Ale uwaga, to jest kamper, który ma sens i muszę to nawet przyznać, nawet ja sam osobiście, że on ma sens. Ponieważ, uwaga, ten kamper jest jak Korea Północna. Dlaczego? Oczywiście haha, ale śmieszne porównanie. Korea Północna ma taką ideologię dżucze, że jest w pełni samowystarczalna. I ten kamper też jest samowystarczalny. Ma tyle instalacji, które pozwalają wyjechać nim gdzieś w jakąś głuszę z daleka od cywilizacji, co w Stanach Zjednoczonych nie jest zbyt trudne, bo tam jest miejscami dość pustawo, a już o Kanadzie to nawet nie będę wam mówił, że właściwie można w nim mieszkać bez podłączenia do różnych zewnętrznych źródeł zasilania i mediów przez długi czas. I to jest fajne. Teraz, co to w ogóle jest za pojazd? To jest Dodge Ram Van z roku 99 w wersji 3500, czyli największej, jaką można było do tego vana zamówić. Jest on oczywiście zbudowany na ramie, podobnie jak pick-upy, stąd nazwa Ram od tej ramy. Haha, ale śmieszne. I oczywiście ma napęd na tył i tak dalej. No i pod maską ma silnik 5.9 V8, trochę jak Jeep Cherokee ZJ w wersji Magnum. To jest bardzo podobny silnik do tego z Cherokee, z Grand Cherokee'ego ZJ. No i został on przebudowany z normalnego vana na camper vana przez amerykańską firmę Pleasure Way, czyli droga przyjemności. Czyli droga przyjemność. Kampery to jest droga przyjemność. Gdyż amerykańskie kampery różnią się od europejskich z tego powodu, że Europejczycy są miastowi i jeżdżą po kempingach. I siedzą na tych kempingach z innymi ludźmi i tam kempingują z nimi. A Amerykanie jeżdżą into the wild, jak się to nazywa po amerykańsku, jak są kanały z van life'em, na pewno ich nie oglądacie, ja też nie, chyba że są jakieś ładne dziewczyny na nich, to wtedy tak. To oni tam jeżdżą w nic i w tej nicości siedzą i w tych kamperach sobie kamperują. To ja to potem wytnę, że to jest wersja XL, ale może oni chcieli podkreślić, że jest taka wielka jak XL, jak extra large, nie wiem, w każdym razie poszerzyli go. I dlatego tu widzimy takie miejsce, że nagle się kończy ta normalna, standardowa buda i zaczyna się ta zabudowa kamperowa. Chyba jest plastikowa. W każdym razie bardzo interesującym efektem poszerzania tego samochodu jest to, co stało się z tyłu. To teraz wam pokażę, co się stało z tyłu. To uwaga, to jest element fabryczny, ale on nie jest w fabrycznym miejscu, gdyż żeby auto było szersze i żeby dawało się spać w poprzek, znaczy nie każdy oczywiście może spać w poprzek w tym samochodzie, ale jak ktoś ma normalny wzrost, to może, to wstawili tutaj takie paski blachy, o takie tutaj o, ale to nie wystarczyło przecież, bo pozostał jeszcze zderzak, który też był fabryczny, więc firma Pleasure Way w ramach dawania przyjemności swoim klientom ten zderzak również rozcięła i wstawiła w niego taką blaszaną wstawkę. Trochę zardzewiała jest ta wstawka, troszkę jest z innego materiału niż zderzak, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jest to pojazd w sumie bardziej użytkowy niż osobowy i to nie musi być piękne. Ważne, żeby się trzymało kupy, na przykład na blachowkręty. Dobra, teraz uwaga. Będzie wycieczka po zewnętrznych elementach tego kampera, a potem będzie wycieczka po wewnętrznych elementach tego kampera, a potem będę jeździł tym kamperem i będę się zżymał na to, że jest wielki, ciężki. No nieważne, no dobra, zacznijmy sobie od tego. Tu jest śmieszny element. To wygląda jak jakieś kratki wentylacyjne i to jest wylot ciepłego powietrza. Ciepłe powietrze w środku się bierze stąd, że jest kocioł gazowy, który nam to powietrze grzeje i tutaj wypada ciepłe powietrze i te kratki są po to, żeby się nie poparzyć tym ciepłym powietrzem, nie dotknąć tego niechcący. One są na sprężynce, spójrzcie, tu jest sprężyna normalnie. Cicho tam, bo nagrywam teraz. O, i taka kratka to zatyka. Teraz tutaj mamy kolejne klapki. To jest bardzo proste, bo to jest po prostu napełnienie zbiornika z wodą, który jest jakiś koszmarnie wielki, ma 8 galonów czy 6, także wychodzi około 100 litrów, czyli chyba 8 galonów, nie 8, nie 12, nie wiem, galony, sralony, dobra, nieważne. Tutaj w każdym razie mamy bojler gazowy, dosłownie jak w starych polskich blokach, gdzie były termy gazowe, tutaj się to odpala i po prostu płomień, który spala gaz, nagrzewa rurę z wodą. I w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie nagrzać 18-20 litrów wody
do tego, żeby się pod ciepłym prysznicem, do którego zaraz przejdziemy, wykąpać. To jest super genialnie wymyślone. Tu jest winda na akumulatory, muszę ją otworzyć specjalnym kluczem. To jest specjalny klucz kamperowy, bardzo amerykański, drogi. O! O! I tu się otwiera nam winda na akumulatory. Te akumulatory tutaj się tak bolec się wyciąga i wtedy ta wanna powinna wyjechać. Zobaczcie. I tam są dwa żelowe akumulatory 85 Ah. Nowoczesność w domu i w zagrodzie. Posłuchajcie, jaki on ma dźwięk silnika. Brrr. A, tak myślicie? O, nie ma dźwięku V8. Słabo, nie? Tak naprawdę to jest dlatego, że w tym momencie chodzi agregat prądotwórczy zasilany gazem LPG. Tu jest nawet tabliczka. This gas piping system is designed for use of liquefied petroleum gas only, czyli LPG. Do not connect natural gas to this system. Nie podłączaj gazu ziemnego do tego systemu. Dobrze, nie będę. W każdym razie tutaj pod tą klapką się znajduje, proszę bardzo, mała butla z gazem do tego agregatu, który właśnie odpaliliśmy, prądotwórczego. A tutaj obok jest wlew gazu do butli gazowej, która zasila normalnie silnik, bo auto też oczywiście jest zasilane gazem, jest na dwie butle na LPG, które zasilają dwa osobne silniki, które robią dwie różne rzeczy. Pum! Tu jest schowek na rurę, która służy do spuszczania brudnej wody ze zbiornika, tak zwanej wody szarej, wody czarnej. Woda szara to jest z prysznica, a woda czarna to jest z... Nie powiem wam z czego, bo mnie zdemonetyzują, nieważne, w każdym razie to jest rura i tę rurę się podłącza o tam dalej i można sobie do kratki na miejscu obsługi podróżnych dla tirów i coś takiego wylać swoje ścieki z tego samochodu. O, zobaczcie, tu jest spust do tych różnych rodzajów wody. Tutaj się zakłada, znaczy zdejmuje się tę zatyczkę, zakłada się rurę i spuszcza się albo wodę szarą, albo wodę czarną. O, a tu jest podłączenie do prądu, ale muszę znowu skorzystać z mojego specjalnego klucza kamperowego. I teraz tutaj jest, jak się tam włoży łapę, to jest normalnie wtyczka, żeby sobie z zewnętrznego źródła zasilania ten pojazd zasilić, jednak na ten kemping pojedziemy, żeby nie trzeba było uruchamiać tego na LPG generatora. I ta wtyczka, no to jest przerobiona, bo normalnie był na amerykański, a teraz jest zrobiony transformator z 230 na 110 V amerykański, więc normalnie podłączamy sobie to na zewnątrz i całe auto jest zasilone. Tu jest podłączenie do wody pitnej, jest napisane wyraźnie tutaj na tej tabliczce potable water only, czyli tylko pitną wodę podłączaj, czyli po prostu tutaj podłączamy sobie czystą wodę z jakiegoś wodociągu filtrowaną i tak dalej. Znowu mój klucz, nie, więc ja pójdę po inny klucz, bo tak trochę to jest obciachowo z tą łyżką latać, poczekajcie. No a tutaj jest po prostu schowek na rzeczy tak zwane brudne, których nie chcemy wkładać do środka i chcemy je trzymać z daleka od czystego i ładnego wnętrza. Ale oni to wymyślili. Ale to nie jest wcale największy sztos, bo teraz będzie największy sztos w tym samochodzie i uwaga. Jak się przejrzycie, to tutaj są dwa gniazdka. Jedno jest tutaj do anteny telewizyjnej, czyli sobie podłączamy tutaj normalnie antenę i sobie oglądamy w środku telewizję, amerykańskie jakieś głupie programy. Ale jeszcze lepsze jest to, że tutaj w tym miejscu jest gniazdko telefoniczne. I teraz obczajcie, że przyjeżdżamy na kemping i tam jest normalnie linia telefoniczna, którą można wpiąć do tego samochodu, siedzieć w środku i gadać przez telefon. Halo, nie mogę mówić, bo jestem teraz właśnie na kempingu w Teksasie albo w Tennessee. No, zadzwonię później, czekaj, bo mi drugi telefon dzwoni. Fantastyczne. Dobra, otwieranie maski, dosyć skomplikowane, bo tu jest taki ukryty ten rygiel oczywiście, ale w końcu mi się udało. Napchane tu jest straszliwie. Te amerykańskie wany, które mi się wizualnie bardzo podobają, mają taki problem, że ten silnik to jest taki wielki kloc ogromny, który się znajduje między przednimi fotelami. I teraz jak ja mam mojego Ducato Jumpera Boxera, to on ma silnik tutaj poprzecznie, a cała kabina jest płaska i można w niej zrobić, nie wiem, trzy miejsca z przodu, trzy miejsca z tyłu i tak dalej, a w amerykańskim vanie zawsze te dwa miejsca z przodu są przedzielone tym ogromnym silnikiem. Bez sensu. Oczywiście akumulator rozruchowy znajduje się tutaj. Te akumulatory z tyłu, które wam pokazywałem wysuwane na tej windzie, to one nie służą do rozruchu samochodu, tylko służą do zasilania elementów elektrycznego wyposażenia kampera. Więc tutaj mamy rozdzielacz, który pozwala naładować akumulator podczas dłuższej jazdy. Ten, ale też i tamte. Jak system uzna, że ten akumulator rozruchowy do rozrusznika jest już naładowany, to wówczas przełączy ładowanie na te akumulatory z tyłu. To jest akurat sprytne bardzo rozwiązanie. Ale oczywiście ciekawą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, są napisy, które ostrzegają Amerykanów przed byciem durnymi. Więc mamy na przykład napisane: Engine oil for gasoline engines, see owner's manual. Zajrzyj do instrukcji. Engine coolant only. Wlewaj tylko płyn chłodniczy. Zajrzyj do instrukcji.
Tu jest napisane washer fluid only, wlewaj tylko płyn do mycia szyb, ale nie jest napisane zajrzyj do instrukcji, więc Amerykanin tutaj wleje, nie wiem, wrzuci tutaj kamienie i potem powie, a instrukcje niejasne. No i najważniejsze, do not spill brake fluid on plastic grill, czyli nie rozlej płynu hamulcowego na plastikowy grill, bo odpadnie z niego lakier. Super, dzięki. Również powinien być takie informacje, nie wiem, nie wywróć się i sobie głupiego ryja nie rozbij, jak wysiadasz z kampera. Jest i lampka, która oświetla nam idealnie wszystko, tylko nie silnik, bo świeci w tym kierunku, nie trafiając w silnik źródłem światła, czy promieniem świetlnym. Super. Tu jest markiza, której nie chce mi się rozwijać. Marki Fiamma. To jest chyba włoska w ogóle marka i akurat to dziwne, bo ta markiza bardzo ładnie pasuje kolorystycznie do reszty, więc chyba raczej jest fabryczna, czy zamontowana w Pleasure Way. No nie, nie będę jej rozkładał. Idę teraz do środka. Proszę bardzo, są drzwi typu stodoła. Śmieszne, że drzwi rozkładane, rozsuwane, dwuskrzydłowe są też z boku samochodu. To jest bardzo amerykańskie rozwiązanie. Ale wsiada się tylko przez te drzwi, ponieważ za tymi drzwiami jest idealnie kuchnia. Znaczy możemy sobie je otworzyć, sobie wtedy podziwiać kuchnię od tej strony. I teraz będzie jak w filmach z Van Life, że ja wam będę pokazywał wnętrze vana. Akurat nie mojego vana, na szczęście, jakbym miał takiego kampera, to chyba bym oszalał. Ale pokażę wam go w środku, bo to jest kamper, który ma salon, kuchnię, pokój i łazienkę. Wszystko na długości 6 metrów. Ale chyba zacznę od tego, co lubię najbardziej, czyli od podświetlenia wnętrza. Cicho tam znowu mnie trąbią, no. Jest tu mianowicie bardzo dużo lampek. Na przykład tutaj jedna, druga. Tu jest kolejny panel od lampki. Tu są kolejne dwa. Tam są jeszcze kolejne tutaj. I tutaj. Jeszcze tu jest kolejny plafonik. I tu są jeszcze kolejne lampki do czytania mapy. Jedna, druga, kto jeszcze map używa. I tak dalej, i tak dalej. Również tutaj, za tymi drzwiami, zaraz tam pójdziemy, jest kolejna lampka, więc... O, o tej zapomniałem. No nieważne. Ważne jest, żebyście sobie spojrzeli na ten niesamowity panel sterowania tym samochodem, bo tu jest wszystko. Tu jest włącznik pompy wody. Teraz akurat nie jest zalane, więc nie chcę tej pompy męczyć. Tu jest sprawdzanie stanu akumulatora, sprawdzanie stanu zbiornika wody czystej, wody czarnej, czyli toaletowej i wody szarej, czyli prysznica, czyli stan zapełnienia. Tu jest odpalanie agregatu prądotwórczego, którego już odpalaliśmy wcześniej. Tutaj jest grzanie wody, czyli ciepła woda grzana gazem. No i tu jest czujnik, ogromny trochę, czujnik tlenku węgla, żeby się w tym środku, w tym samochodzie nie podusić. Ten sterownik z napisem Suburban, to nie jest Chevrolet Suburban, tylko to jest sterowanie piecem gazowym. Mianowicie działa ono tak, że tutaj u dołu jest włącznik, którym to włącznikiem sobie ten piec uruchamiamy i ustawiamy sobie zadaną temperaturę i wtedy on dmucha nam, znowu mi pociąg jedzie, no. I wtedy on nam dmucha ciepłym powietrzem, aż się wyłączy i nie robi cały czas jak wybasto, tylko po prostu się wyłącza i utrzymuje stałą temperaturę. Bardzo to jest sprytnie wymyślone. Tu jest do anteny telewizyjnej, której akurat teraz nie ma i tu jest telewizor, ale nie będę go włączał. Tu się znajduje sterownik do sterowania panelami słonecznymi w dachu, bo oczywiście każdy kamper musi mieć solary. A ten ma również klimatyzację dachową, którą się obsługuje stąd i tu jest na niej napisane pingwin, to znaczy, że jest zimno. Pingwin się kojarzy z zimnem, więc ta klimatyzacja też oczywiście służy do tego, żeby schładzać ten samochód maksymalnie, ale jak ktoś nie chce włączać klimatyzacji, no bo ona musi chodzić łącznie z agregatem, no bo coś musi ją zasilać, prawda? To może sobie załączyć elektrycznie obsługiwany tutaj wiatrak, o. I ten wiatrak się samoczynnie załącza i robi przedmuch w środku. Zamyka się wszystkie drzwi, okna, zostawia się tylko minimalną szparkę i ten wiatrak wyciąga ciepło ze środka na zewnątrz, a wpuszcza chłodne powietrze. No i coś, o czym tylko mogą pomarzyć właściciele campervanów typu zbudowałem sobie sam Ducato, czyli łazienka. Wciska się guzik, otwiera się nam łazienka, gdzie mamy brodzik. No i w tym brodziku, to nie jest akurat Joanna brodzik, tylko to jest zwykły brodzik do mycia się, mamy i brodzik i toaletę. Czyli myjąc się siedzimy właściwie na toalecie, na zamkniętej desce i się polewamy tutaj tą oto słuchawką prysznicową. To jest trudne, jak to się zduży, ale to się da zrobić i lepiej jest łazienkę mieć niż jej nie mieć. A tu są jeszcze okna dodatkowe w dachu, żeby się gapić przez te okna, co tam przez nie widać, na przykład o taką drogę, że... Ale i tak nie można stać w środku w kamperze podczas jazdy, bo jak się zahamuje, to byśmy się wywrócili i byśmy się zabili. Tu jest kuchenka mikrofalowa Gold Star, kiedyś ta marka była popularna, w tej chwili już nie jest. A pod nią jeszcze 80-litrowa lodówka, której nie mogę otworzyć, bo są w niej rzeczy, których nie można pokazywać na YouTube. No i wiadomik z umywalka, z kranem. O, patrzcie, jaki ładny, jaka ładna bateria kranowa w amerykańskim stylu. No i tutaj oczywiście łóżko.
Dobra, teraz uwaga, teraz to łóżko zamienię w kanapę ze stolikiem i zrobię z tego salon. Na przyspieszonym tempie oczywiście. Patrzcie na to. Teraz to przesuwam tam. Jak dbasz, tak masz. Teraz te poduszki kładę tutaj. I patrzcie, moment i gotowe, jeszcze stolik. Tu jest od niego noga, a tu jest od niego blat. Stawiamy nogę, o, i montujemy na tę nogę blacik. Proszę bardzo, i mam, o, i biuro już mam, tu mogę pracować w tym miejscu, składać filmy, tylko nie mam komputera. A jakby tego było mało, to całe auto sobie można zaciemnić firankami, które są tutaj i się ciągną przez całe auto i nawet z przodu. Tutaj przy kabinie też te firanki dalej występują, można je zaciągnąć i mieć po prostu ciemno w samochodzie, jak ktoś potrzebuje, żeby mieć prywatność w kamperze. O, a tutaj się znajdują bezpieczniki od całej instalacji elektrycznej. Tutaj po angielsku są one oczywiście opisane. A pod samą tą kanapą, tutaj jakby tę kanapę podnieść, to znajdziemy sobie pod nią butle od LPG. A nie chcę mi się tego robić, bo butle od LPG to wszyscy wiecie jak wyglądają, nie będę wam pokazywał, nieważne, no jedźmy. Dobra, teraz będę jeździł. Uwaga, to będzie krótka przejażdżka, bo auto jest dosyć spore i nie bardzo chcę nim się ładować w jakieś bardziej skomplikowane miejsca. Te kampery amerykańskie mają to do siebie, że one są niestety ciężkie. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że to auto waży 2 tony. Raczej nie. Raczej waży sporo. Coś mi nie wyszło, trochę manewrowanie, ale to się potem wytnie. Jest w każdym razie czuć, że auto jest naprawdę ciężkie. O, i nie zawsze jest nim łatwo manewrować. Teraz będę przejeżdżał nim przez tunel, nowy tunel w Zielonce, który otwarli, żeby sprawdzić, czy się pod tym tunelem zmieści. Najwyżej się zaklinujemy, nie? Nie ma problemu. Ile to jest? 3,0. 3,0. To ja mam 5,9, a nie czekajcie, to jest pojemność skokowa. 2,65 w wysokości, to przejadę bez problemu. Zrobimy sobie krótką przejażdżkę, jak się turla ogromnym, bardzo ciężkim amerykańskim kamperem po małym polskim miasteczku. To idealnie niedostosowany samochód do polskich realiów, ale ogólnie kampery są nie za bardzo dostosowane do realiów jeżdżenia po mieście. Powiem tak, przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające trzeba naprawdę uważać, ponieważ z tyłu są poduszki pneumatyczne, które w tej chwili są no, nie za bardzo napompowane, więc trzeba zwracać na to uwagę, żeby zjeżdżać powoli z progu zwalniającego, żeby nie kiwnęło nadmiernie. Również charakterystycznym punktem jest ta bardzo wąska, jak na samochód dostawczy, szyba. Przeważnie te szyby w dostawczakach są schodzą bardzo nisko i kończą się też wysoko, to jest idealne. Tutaj ta szyba jest raczej mała i trzeba też na to brać poprawkę, że po prostu widoczność do przodu no nie jest idealna. Oraz na jeszcze jedną rzecz trzeba brać poprawkę, mianowicie na to, że auto jest szersze z tyłu niż z przodu, więc jeżeli gdzieś nie przejdą lusterka i trzeba je składać, to znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem też będzie wystawał trochę tył na bok i raczej lepiej nie przejeżdżać przez takie miejsce, gdzie jest wymagane składanie lusterek. Na pewno wielu z was chce wiedzieć, ile ten samochód pali. Ja też chciałem wiedzieć, więc zapytałem się właściciela i powiedział, że minimalne spalanie, jakie osiągnął tutaj, to jest 20,3 litra gazu na 100 km podczas jazdy po płaskiej drodze z prędkością stałą 90 km na godzinę. To tak w sumie szybciej nie warto jest jechać tym samochodem, bo po prostu nie jest do tego dostosowany. Spalanie w górskich warunkach 28 nawet litrów gazu, ale średnie to 22 w podróżach po Polsce. Oczywiście nie ma mowy tutaj o jeździe miejskiej, po prostu się wyjeżdża na szosę i się po tej szosie toczy. Jest to zarazem chyba najbardziej miętki samochód, jakim jeździłem, najbardziej bujający. Nic mnie jeszcze tak nie bujało jak ten Dodge. Rzeczywiście fajny jest poziom przemyślenia w tym samochodzie. Rzeczywiście jest to coś, czego się nie spodziewałem. Sądziłem, że amerykańskie kampery będą prymitywne, a one są, wygląda na to, że lepsze niż europejskie. To znaczy ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy z byle jakiego Ducato, blaszaka robią kampera i potem się brandzlują tym, że mają kampera, który tak naprawdę jest do tego celu niedostosowany, ale jego jedyną funkcją jest to, żeby można było kamperować na dziko. No więc w Stanach zasadniczo to można kamperować na dziko, w Europie nie można, co w dużej mierze przekreśla sens kampera, no bo jedziemy sobie kamperem i stawiamy go sobie na kempingu razem z innymi ludźmi, no to tak jakbyśmy pojechali, prawda, na plażę w Stegnie, no. I to już wszystko, co mam wam do powiedzenia o tym niesamowitym, samowystarczalnym kamperze marki Dodge Ram Van 3500. Tak w ogóle na to nie patrzcie, to tak miało być. Auto jest na sprzedaż,
Więc jak ktoś sobie chce je kupić, to niech napisze do mnie, dam kontakt do właściciela albo dam link do ogłoszenia w opisie filmu. Zobaczymy jeszcze jak będzie. W każdym razie wejdźcie sobie na sklep.zlomnik.pl po jakiś mój fajny merch, po moje książki, po moje e-booki, po moje naklejki, po moje różne inne ciekawe rzeczy. Narka!